Oblicz podpunkt A. 2 pierwiastki z 36. Pierwiastek z 36 to jest 6, czyli mam tutaj 2 razy 6. Odjąć 4 pierwiastki 5 stopnia z 32. 2 do 5 daje 32, czyli pierwiastek 5 stopnia z 32 to jest 2. Dodać 2 razy pierwiastek z 3 razy 27. 3 razy 27 to jest 81, pierwiastek z 81 to jest 9. No i podsumujmy, co z tego wyjdzie. 2 razy 6, 12. Odjąć 4 razy 2, czyli odjąć 8. Dodać 9 razy 2, czyli 18. W rezultacie otrzymujemy 12 plus 18 to jest 30. Odjąć 8 to jest 22. Podpunkt B. 4 razy. Pierwiastek trzeciego stopnia to jest ze 125 tysięcznych. To jest 1 ósma po prostu. No i pierwiastek trzeciego stopnia z 1 ósmej, za chwilę się z tym pobawimy, albo od razu. Jaka liczba do trzeciej potęgi daje 1 ósmą? To jest liczba 1 druga. Dodać. Tutaj mamy 2 razy pierwiastek z 9 razy 16. Pierwiastek z 9 to jest 3, pierwiastek z 16 to 4, 3 razy 4, 12, razy 2, 24 tu mamy. Pierwiastek czwartego stopnia z 625 to jest 5, bo 5 do 4 daje 625, czyli mamy odjąć 5 razy 5, czyli 25. W sumie mamy 4 razy 1 druga to jest 2, dodać 24, odjąć 25. 2 plus 24, 26, minus 25, mamy 1. Podpunkt C. Zobaczmy tak, pamiętajmy, przy nieparzystych stopniach pierwiastków znak zostaje. Jaka liczba do trzeciej potęgi daje minus 64? To jest minus 4. Jaka liczba do szóstej potęgi daje 64? To jest 2. Jaka liczba do piątej potęgi daje minus 32? To jest minus 2. Czyli będzie tutaj tak. 2 razy minus 4, minus 8. Minus 7 razy 2 to jest minus 14. I minus 5 razy minus 2 to jest plus 10. Minus 8 minus 14 to jest minus 22. Plus 10 to jest minus 12. Podpunkt D. No i tu już jest więcej zabawy. Mamy 128 i musimy policzyć jakich. Dziesiąte, setne, tysięczne, dziesięciotysięczne, stutysięczne, milionowe, dziesięciomilionowe. Czyli to sobie zapiszmy tutaj. Mamy sobie tak. 10 razy pierwiastek siódmego stopnia ze 128 dziesięciomilionowych. I tam jeszcze może dalej jest dodać. 6 razy pierwiastek piątego stopnia z 243. I tu mamy dziesiątych, setnych, tysięcznych, dziesięciotysięcznych, stutysięcznych. Na końcu minus 6. Pierwiastek 7 stopnia ze 128 to jest 2. Pierwiastek 7 stopnia z 10 milionów to jest 10. Bo 10 do potęgi 7 daje 10 milionów. Czyli mamy 10 razy 2 dziesiąte, czyli z tego wyjdzie nam 2. Dodać 6 razy pierwiastek 5 stopnia z 243 stutysięcznych. Czyli tak, 3 do 5 daje 243 i 10 do 5 daje 100 tysięcy, czyli mamy 3 dziesiąte. 6 razy 3 dziesiąte jest 18 dziesiątych. Tutaj wpisałem te 3 dziesiąte, bo to szóstkę przepisałem wcześniej. No i odjąć 6. Mamy 2, dodać 18 dziesiątych, odjąć 6. To jest 3 i 8 dziesiątych, odjąć 6, możemy to na wspólną kreskę ułamkową, 20 dziesiątych, dodać 18 dziesiątych, odjąć 60 dziesiątych. 38 odjąć 60 to jest minus 22 dziesiąte, czyli minus 2,2. Z tym, że tu się mały błąd wkradł, tutaj mamy minus, czyli powinno być minus 243, czyli wyjdzie wynik minus 30, czyli będzie minus 18 dziesiątych. Ile nam to w sumie tutaj da, to troszeczkę się zmieni. Troszkę się zmieni i będziemy mieli tak. 20 dziesiątych, odjąć 18 dziesiątych, to są 2 dziesiąte. Odjąć 60
dziesiątych mamy minus 58 dziesiątych, czyli minus 5,8. To był podpunkt D. Podpunkt E. Mamy takie wyrażenie. No i popatrzmy, tutaj jest tak. 2 razy 8 to jest 16, 5 razy 5 to jest 25, czyli mamy 6 pierwiastków z 16 razy 25. Odjąć pierwiastek trzeciego stopnia. I tu się przyjrzyjmy, czy nam się jakoś to uprości. Uprości się. Minus 32 przepiszmy. 9 to jest dla nas, niech zostanie jako 9. I szóstkę, minus szóstkę zapiszemy jako, powiedzmy, minus 3 razy 2. I teraz po co tak zrobiłem? Minus 32 razy 2 to jest minus 64. 9 razy minus 3 to jest minus 27. I tak, pierwiastek trzeciego stopnia z minus 64 to będzie minus 4. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 to jest minus 3. I tu minus jeszcze z przodu. I dalej mamy minus 3. My mamy 6 pierwiastków i możesz bez pierwiastka. Pierwiastek 16 to jest 4, pierwiastek z 25 to jest 5. Odjąć. Tak, minus 4 minus 3 to jest 12. I minus z przodu, czyli minus 12. I jeszcze minus 3. Dobra, tutaj mamy wszędzie mnożenie. 6 razy, może tak, 4 razy 5 20, 20 razy 6 to jest 120, odjąć 12, odjąć 3, czyli odjąć 15. Wychodzi 105. Czyli w podpunkcie E mamy 105. Robimy sobie wolne miejsce. Cyk. Lecimy dalej. F, F. Co tu mamy w F? Ojojoj. Dobra, zobacz, tutaj mamy iloczyn dwóch pierwiastków, zwiniemy to pod jeden pierwiastek. Zrobimy tak, 2 razy 3 razy minus 6 razy minus 4. I co ciekawego z tego wyjdzie? Zaraz się okaże. No możemy na przykład wymnożyć, nie? Tylko to jakaś dosyć duża liczba powstanie. Mamy 2 razy 3 to jest 6, 6 razy minus 6 minus 36, minus 36 razy minus 4 to jest 144. Można w ten sposób, czyli to jest 12, czyli z tego wyjdzie 12. Teraz dwójka, no to elegancko zostawiamy. No i tutaj mamy taki pierwiastek trzeciego stopnia z takiego iloczynu. No zapiszmy ten pierwiastek trzeciego stopnia. I tak, minus 45 to jest minus 9 razy 5, a 75 to jest, powiedzmy, 3 razy 25, czyli 3 razy 25. To się równa pierwiastek trzeciego stopnia. Minus 9 razy 3 to jest minus 27. 5 razy 25 to jest 125. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 to jest minus 3. Pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to jest 5. Mam minus 3 razy 5, czyli minus 15. Czyli z tego wychodzi minus 15. Nawet jakbyś na kalkulatorze to wpisali. I powiedzmy, mieli tutaj 45 razy 75, tyle, zmiana znaku, bo tu był minus, no i pierwiastek trzeciego stopnia, tutaj na tym kalkulatorze na komputerze mamy takie pierwiastki, no i oczywiście widzimy, że dobrze wyszło. Na kalkulatorze prostym nie ma pierwiastka trzeciego stopnia. No to wtedy takimi obliczeniami się kierujemy. No i co? No i w zasadzie wiemy, że to jest minus 15, wiemy, że z tego wychodzi 12, czyli w sumie będziemy mieli 12, dodać 2, odjąć 15 razy, tutaj było 2. Czyli odjąć 2 razy 15, minus 2 razy 15. 12 plus 2, 14, odjąć 30 będzie minus 16. Podpunkt G. Mamy tak. 5 pierwiastków ze 150 podzielić przez pierwiastek z 6. Zapiszmy to w ten sposób. 5 pierwiastków ze 150 przez pierwiastek z 6. Dodać pierwiastek 5 stopnia z 64 podzielić na minus 2 razy pierwiastek 3 stopnia z 2 do 7 podzielić na 16. I co nam to daje?
Tutaj zbijamy sobie pod jeden pierwiastek, czyli mamy 5 pierwiastków ze 150 na 6. Dodać pierwiastek 5 stopnia z 64 podzielić na minus 2. Razy mamy tak. Pierwiastek 3 stopnia. I może od razu wiecie co? Tutaj sobie podzielimy. 64 podzielić na minus 2 to jest minus 32. Tutaj mamy ten pierwiastek 3 stopnia z czegoś takiego. To zróbmy z tego 16, to jest 2 do 4. Czyli mamy tak, 2 do 7 podzielić na 2 do 4. I lecimy dalej. 150 na 6 to jest 25. Dodać pierwiastek 5 stopnia z minus 32. Jaka liczba do 5 potęgi daje minus 32? No to jest minus 2. Razy pierwiastek 3 stopnia. Teraz 2 do 7 przez 2 do 4 to jest 2 do 3. Bo się odejmuje wykładniki. Pierwiastek 3 stopnia z 2 do 3 to jest po prostu 2. No i mamy tak. Pierwiastek z 25 to jest 5, 5 razy 5, 25. Dodać minus 2 razy 2, minus 4, czyli 21. No i podpunkt H. Musimy sobie więcej miejsca zrobić. No i tutaj cuda nie widy. Dobrze, mamy niestety... Tak, pierwiastek 3 stopnia z minus 2 do potęgi 3. Zobacz, że to minus 2 nie jest w nawiasie. Czyli najpierw podnoszę 2 do 3, to jest 8 i minus z przodu, czyli minus 8. Czyli tak naprawdę pierwiastek 3 stopnia z minus 8, czyli minus 2. Teraz w tym miejscu, zobaczmy, mamy 4 razy. Pierwiastek 4 stopnia to jest podniesienie do potęgi 1 czwartej. 3 do 8 to jest 3 do 8. To dzielimy, już wiemy przez co, przez minus 2. A tam kolejne dzielenie i kolejne mnożenie, no to kolejne dzielenie zrobimy tutaj. Czyli co mamy tutaj? Minus 8 setnych przez minus 2. No to niech będzie pierwiastek z minus 8 setnych podzielić przez minus 2. I to potraktujmy jako cały nawias. Razy pierwiastek 3 stopnia. Tutaj mamy z minus 1 dziesiątej do potęgi 6. Zrobimy to w ten sposób. Tak się tutaj zrobił kaskadowy ułamek. No i po kolei uporządkujmy może ten licznik. 3 do 8 do 1 czwartej to jest po prostu 3 do drugiej. Bo mnożymy 8 razy 1 czwarta to jest 2, 3 do drugiej to 9, razy 4 to jest 36. Podzielić na minus 2, podzielić na. I tutaj trochę zabawy. Minus 8 przez 100 i przez minus 2. Minus 2 skraca się z minus 8. 8 na 2 to 4. Czyli mamy te 4 setne, czyli to jest pierwiastek. Minusy się zredukowały z 4 setnych, czyli z 1,25. Pierwiastek z 1,25 to jest 1 piąta, bo 1 piąta do kwadratu daje 1,25. I teraz mamy tutaj pierwiastek 3 stopnia z minus 1,10 do 6. Widzimy, że minus zostanie, bo jest nieparzysty stopień pierwiastka. No to co? To możemy po prostu zrobić w ten sposób, że to jest minus 1,10 do 6. I do 1 trzeciej. Szóstka z 1 trzecią się szóstka z 1 trzecią się zredukuje i wyjdzie nam tu 2. Czyli będzie minus 1 dziesiąta do drugiej. Do drugiej potęgi. 1 dziesiąta do drugiej to jest 1 setna i minus, czyli minus 1 setna. Tutaj ten znak nam niestety zostaje, dlatego ponieważ ten mit, jakby było w ten sposób, to byśmy znak ujemny usunęli. Ale że jakby ten minus, najpierw działa potęgowanie, a później dopiero minus działa. Dlatego znak ujemny niestety, albo stety został. Czyli mamy tutaj po prostu minus 1/100. Czyli będzie 1/5 z tego ułamka razy
minus 1 setna. No to lecimy dalej. 36 przez minus 2 to jest minus 18. I minus 18 tutaj sobie pomnożymy, będziemy mieli przez minus 1 pięćsetną. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, minus 18 pierwszych razy odwrotność, czyli mnożenie przez odwrotność, minusy się redukują,